No mieliśmy różne atrakcje tutaj. Teraz chyba dopiero mi się nagrywa. Konrad nas zaprosił dzisiaj do Miasta Świętego. A polatamy trochę. Są piękne dekoracje, lepsze niż zwykle. Jest wielka kolejka do niego. Światło jest dużo lepsze w goglach niż w realu, zresztą w kamerze, w pokecie też. Wygląda to wszystko ok, jest sporo ludzi, musimy się trzymać tutaj dalej i też staramy się tak latać, żeby nie powodować zagrożeń. Pewnie, zasięg jest w miarę dobry, troszeczkę tnie w niektórych miejscach wizja, ale jest w porządku. No ogólnie bardzo fajna sesja, oprócz tego, że jest mega dużo ludzi, trzeba bardzo uważać. Na szczęście mamy leciutkie drony i unikamy lotów nad ludźmi. A tutaj jeden organizator przyszedł i się pytał o pewne rzeczy, ale miniacz akurat był w tym momencie dość daleko. Robiliśmy timelapsy. Ja mu pokazałem, że nasz dron jest tam daleko, ale chyba miał jakieś... Nie wiem, ale tutaj wszystko waży naprawdę niewiele. Ten mój waży 170 gramów, Konrada też niewiele więcej. Konrad będzie teraz jeszcze leciał, ostatni raz z Cinelogiem. Bardzo fajne ma to wyposażenie i mówi, że ten VTX analogowy jest super. Nie sieje mu, nagrywa na... To jest kamera Kadex Pinat, czyli taka sama jak Insta360 Go. Poszedł tam. Opowiadaj. Pięknie jest, to koło jest takie... Jak się robi, że tak powiem, zwiększa się wysokość, to za kołem, za tym młynem piękny zachód słońca jest. To jest tylko do osiągnięcia dronu. Tego z ziemi nie widać. Nie jest w stanie dostrzec. Tak, ewentualnie jeszcze ludzie, którzy mają tutaj mieszkania. Iwonka, ty też oglądasz? I co widzisz? Jestem zachwycona. A co widzisz tam? Teraz za chwilę chyba siebie. Nie no, światła, dużo światła, pięknego, za dużo ludzi, najlepiej jakby nikt nie było. I przepiękne koło. Bardzo fajna sesja, myślałem, że będzie troszeczkę więcej obiektów tutaj oświetlonych, ale i tak jest ok. I trochę mniej ludzi. Te proporcje są ważne, ale myślę, że jakbyśmy przyjechali w tygodniu też, na pewno w tygodniu byłoby też inaczej. Przejdę się jeszcze kawałek tam zobaczyć. Niesamowicie to wygląda. To jest mega kolejka. A słychać Konrada, jak faktycznie lata. A jest tak, że jak nie gra muzyczka, to go słychać. Ale jak tylko muzyczkę włączą, to ten sinolog w ogóle nie jest słyszalny. Tutaj będzie koncert za chwilę, ale kolejka jest po prostu kosmiczna. Pełna ludzi wszędzie. Muszę przyznać, że te maluchy w mieście to jest petarda absolutna. Wydawać by się mogło, że one są za małe i tak dalej, ale już mają i dobry zasięg, i fajną jakość optyki. A muszę popracować sobie troszeczkę, żeby mieć lepsze koptery, nawet mniejsze łupy na 2S, ale właśnie na rozebranej wiście, czyli rozebrane
Vista Naked. I to wystarcza. Bardzo fajnie można polatać. Tylko musi być łup. 75, 85 może. Coś takiego w wykonaniu HD, ale rozebrane. No. Słuchajcie, dzięki serdeczne za uwagę. To była szybka sesja. Wiadomo, że zmarzliśmy w ciągu 20-30 minut, ale było naprawdę ekstra. Mini 4 Pro spisał się rewelacyjnie. Wiadomo, produkt gotowy, drogi, z najwyższej półki, a do tego nasze budowane drony we własnym zakresie poniżej 250 gramów. Ja jestem mega zadowolony. Oczywiście DVR nie oddaje tych wrażeń, które widzimy w goglach. Ale w najbliższych dniach planuję powrót mojej kamery Hero 6. Mam nadzieję, że ta reaktywacja przyniesie nam naprawdę mega jakość, a jednocześnie będzie można dość odważnie polatać przy tych ozdobach świąteczno-noworocznych. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i chciałem Was też zdopingować tym materiałem do właśnie własnych sesji świąteczno-noworocznych. Trzymajcie się, wszystkiego dobrego, do zobaczenia wkrótce. Pa!